Szanowni Państwo, Wojskowe Koło Łowieckie nr 118 Cyranka zaliczane jest do jednych z najstarszych kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Nawiązujemy do bogatych tradycji łowiectwa w naszym rejonie. W 1919 roku w garnizonie Dębin powstaje Oficerskie Koło Myśliwskie. W 1934 roku przy Szkole Lotniczej pod adresem Irena Lotnisko powstaje Kółko Prawidłowego Myśliwstwa w Dęblinie, które to kółko funkcjonuje do wybuchu II wojny światowej. Niespełna rok po zakończeniu II wojny światowej przy odbudowywanej z gruzów wojny Szkoły Lotniczej tworzy się Dęblińskie Koło Łowieckie. Tworzą go głównie oficerowie, piloci Wojska Polskiego, którzy jako kadra dydaktyczna powrócili do Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Pionierami i pierwszymi założycielami po wojnie Dęblińskiego Koła byli pułkownik Ignacy Kuchnian, major Grzegorz Winter, kapitan Tadeusz Załucki, kapitan Władysław. Zapraszam bardzo serdecznie członka Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, pana Witolda Skoprona. Zapraszam bardzo serdecznie członka Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, pana Andrzeja Oleksy. Zapraszam dowódcę 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, pana pułkownika pilota Wojciecha Pikułę. Zapraszam wicestarostę powiatu ryckiego, pana Stanisława Włodarczyka. Zapraszam serdecznie burmistrz miasta Dęblin, panią Beatę Siedlecką. Zapraszam serdecznie wójta gminy Nowodwór, pana Ryszarda Piotrowskiego. Zapraszam na scenę wójta gminy Ułęcz, pana Krzysztofa Orszaka. Zapraszam prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, pana Marka Raka. Zapraszam sekretarza Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, pana Jarosława Czerwińskiego wraz z małżonką Elizą. Zapraszam skarbnika Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, pana Jana Skowronia. Zapraszam na scenę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, pana Ryszarda Gruszczyńskiego. Zapraszam członka Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, pana Jerzego Bilskiego. Zapraszam członka Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, pana Arkadiusza Chojnackiego. Zapraszam członka Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118, pana Henryka Wójcickiego. Zapraszam. Prezesa firmy Marodom. Zapraszam bardzo serdecznie właścicieli firmy Elektromek, spółka Jarna. Zapraszam bardzo serdecznie prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego nr 155 Sokół. Pana Sławomira Buczka. Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, pana Sebastiana Witka wraz z małżonką Monigą.
Zapraszam serdecznie członka Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranga. Wraz z małżonką Ewą. Zapraszam pana Michała Witka wraz z małżonką. Bardzo serdecznie zapraszam do uroczystego wbicia gwoździa na drzewie w sztandaru oraz dokonania wpisu do księgi pamiątkowej rodziców chrzestnych sztandaru, panią Jadwigę Karłową oraz pana Bogusława Kiśla. Zwracamy się z prośbą o poświęcenie i nadanie sztandaru łowieckiego dla Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 w Cyrankach. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci i otaczającej nas przyrody. Pobłogosław także ten sztandar Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka. Spraw, aby wszyscy myśliwi, których ten sztandar jednoczy, byli wspólnotą pokoju, wytrwale i ofiarnie służyli polskiemu łowiectwu i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel im pomocy i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bardzo proszę członka Naczelnej Rady Łowieckiej, pana Witolda Koprona, o przedstawienie aktu nadania sztandaru łowieckiego. Okręgowa Rada Łowiecka in nomine Domini. Wszystko to dzieje się w czasie. Wraz z czasem przechodzi do pamięci ludzkiej, a przejdzie do potomnych, jeśli zachowane jest na piśmie. Przeto na wieczną rzecz pamiątkę własną ręką podpisawszy, oznajmiwszy, wszem wobec i każdemu z osobna, komu by o tym wiedzieć należało, iż 11 września Anno Domini 2017 z woli całej braci Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka w Dęblinie nadajemy temu też kołu sztandar jako znak waszej i panów wspólnoty, chwały i wartości. Dla lepszej wiary pieczęć kazaliśmy przycisnąć. Proszę o wystąpienie prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, pana Marka Raka oraz pocztu sztandarowego do przyjęcia sztandaru. Aktu wręczenia dokona członek Naczelnej Rady Łowieckiej, pan Witold Popron.
przekazuję ten sztandar kołu łowieckiemu numer 118 Cyranka w Dęblinie jako symbol idei prawego łowiectwa. Polujcie pod tym sztandarem i organizujcie się i bądźcie wierni symbolom zawartym na tym sztandarze. Nóżcie ten sztandar wysoko, doznając wiele myśliwskich satysfakcji i upodobań. Niech wam święty Hubert i Bur darzą. Przekazuję wam sztandar Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka. Jest to najcenniejszy skarb naszego koła. Strzeżcie go dla nas i dla potomnych. Przyrzekamy strzec tego sztandaru. Bardzo proszę prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego, pana Marka Raka. O wręczenie odznaczenia poproszę członka Naczelnej Rady Łowieckiej, pana Witolda Koprona oraz członka Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, pana Andrzeja Oleksy. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego deklaruję ten sztandar złotym medalem posługi łowieckiej. Gratuluję wam i całej społeczności Cyranki, abyście dozowali wiele przeżyć pod tym sztandarem. Nasz Bór! Waszej działalności stanowi wkład w rozwój polskiego łowiectwa i dokonania Polskiego Związku Łowieckiego. Koledzy myśliwi, w dniu waszego święta życzymy wam pomyślnego rozwoju koła, sukcesów w działalności na rzecz łowiectwa oraz dużo radości w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. Niech święty Hubert wam sprzyja, a knieja darzy. Dasz Bóg. Podpisał prezes Okręgowej Rady w Lublinie Wojciech Eminowicz, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, łowca okręgowy w Lublinie Andrzej Łaciec. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o przyznaniu odznaki honorowej zasłużonej dla Województwa Lubelskiego. Poproszę nas scenę panią Jadwigę Harbrą, pana Bogusława Kisiel, pana Franciszka Skrzypczyka. W imieniu pana Franciszka odznakę odbierze syn Włodzimierz Skrzypczyk. O wręczenie odznaczeń bardzo proszę wicemarszałka województwa lubelskiego, pana Grzegorza Kapustę.
Wszyscy mamy świadomość, że to zarząd województwa, który wyznaczał obszary, na których Państwo działacie, na których też prowadzicie gospodarkę łowiecką. I z tego, co wiem, to właśnie Wojskowe Koło Łowieckie Ceranka robi to naprawdę wzorcowo i może służyć jako przykład wielu innym kołom. Dla nas jest to oczywiście bardzo istotne, szczególnie, że województwo lubelskie, jak Państwo wiedzą, no, rolnictwem stoi, a te sprawy, które dotyczą chociażby szkód łowieckich, te, które dotyczą również właściwie prowadzonej gospodarki łowieckiej, są nam bliskie. Jeszcze raz gratuluję wspaniałych osiągnięć panu prezesowi. Na ręce prezesa składam najszczersze gratulacje. Również przekazuję pozdrowienia od marszałka Sosnowskiego, całego zarządu. Życzymy wielu, wielu jeszcze wspaniałych lat działalności, no i cóż, do kolejnych jubileuszy. A na dzisiejszy wieczór wszystkim Państwu miłej, udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Kapituła oznaczeń łowieckich uchwałą z dnia 14 grudnia 2016 roku nadała brązowy medal zasługi łowieckie kolegom panu Markowi Rakowi, panu Ryszardowi Kruszczyńskiemu, panu Jerzemu Pilskiemu, panu Janowi Skowroniowi i panu Janowi Istrze. Bardzo proszę o wystąpienie do przyjęcia uhonorowania. Gratuluję wszystkim i gratuluję złotego medalu dla sztandaru. Myślę, że niedługo na nim inne jeszcze oznaczenie za błysko. Gratuluję wszystkim odznaczonym, żeby te medale nadal inspirowały do dalszej owocnej pracy. Będą dobre wiatry, myślę, że Wam się ta powierzchnia powiększy. Dziękuję jeszcze bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Historii koła. Szanowni Państwo, stanowicie grono ludzi pielęgnujących historyczne obyczaje i obrzędy związane z kulturą duchową oraz lokalnymi tradycjami. Jako władze samorządowe doceniamy rolę myśliwych w kształtowaniu i ochronie środowiska naturalnego. Wasza działalność łowiecka, oparta na wieloletnim doświadczeniu, jest przykładem aktywności wynikającej z pasji, tradycji i szacunku dla przyrody. Przez całe wieki łowcy gromadzili się pod sztandarem świętego Huberta. W tym uroczystym dniu życzymy Państwu satysfakcji zawodowej i osobistej, pomyślności, sukcesów łowieckich oraz zdrowia, pogody ducha i entuzjazmu w realizacji wszelkich marzeń. Do tradycyjnego Daszbur dołączamy życzenia powodzenia we wszelkich przejawach aktywności łowieckiej z duchem idei waszego patrona, świętego Huberta. Jeszcze raz dla wszystkich członków
koła serdeczne życzenia, a na dzisiejszy wieczór dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrz miasta Denin, panią Beatę Siedlecką. W 70-lecie działalności Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka to godny spadek dla przyszłych pokoleń myśliwskich oraz mieszkańców naszego regionu. Codzienna praca, by nasze lasy pełne były zdrowej zwierzyny, a łowiska stawały się bezpieczne, sprawia, że coraz więcej gości odwiedzających Dęblin i okolice zainteresowanych jest obserwowaniem naszej unikalnej lubelskiej przyrody. Z okazji jubileuszu życzymy Państwu kolejnych lat wypełnionych sukcesami, ciągłego poszerzania granic zwolenników łowiectwa, a przede wszystkim mnogości zwierzyny w leśnych gminach. Braci Myśliwski, zrzeszonej Wojskowym Kole Łowieckim nr 118 Cyranka, życzymy przychylności świętego Huberta oraz pomyślności i szczęścia w życiu osobistym. Z myśliwskim pozdrowieniem Dalszborg, władze samorządowe. Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego Cyranka to też czas zadumy i wspomnień, ale przede wszystkim czas gratulacji i podziękowań za pielęgnowanie pięknych tradycji, ceremoniału i zwyczajów łowieckich. To dzisiaj było wiele razy powiedziane przez księdza proboszcza i wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat. To godny spadek dla przyszłych myśliwskich pokoleń. Jeżeli chodzi, drogie koleżanki i koledzy, o dzisiejsze bardzo święto nadania i poświęcenia sztandaru łowieckiego dla Wojskowego Koła Łowieckiego nr Cyranka, składam wam najserdeczniejsze życzenia pomyślności i sukcesów łowieckich. Niech Bór darzy, a święty Hubert prowadzi was wszystkich bezpiecznie w pokrętnych drogach jej życia. Dasz Bór. Gratuluję panu profesorowi za wyjątkowe. Nasze koło, wszystkich naszych członków, to nas szczególnie ujęło. Wspaniale, że o tym pomyśleliście. I niech to będzie takim początkiem naszej przyszłej współpracy i przyjaźni. Dziękuję bardzo. Chciałem się jeszcze gratulować. Społeczność łowiecka Koła Łowieckiego nr 91 Azotrop. Chciałbym odczytać teraz list gratulacyjny. Z okazji 70. rocznicy powstania waszego koła ślemy wam, kolegom po strzelbie, myśliwskie pozdrowienia Dasz Bór. Gratulujemy osiągnięć łowieckich dorobku gospodarczego w minionym 70-leciu. Na następne lata życzymy, by działalność i praca w zrzeszeniu spod znaku świętego Huberta dawały wam wiele satysfakcji i zadowolenia. Życzymy wam obfitości i wszelkiej zwierzyny w łowiskach i na pokotach oraz wszelkiego dobra w życiu osobistym i rodzinnym, zawodowym i tradycyjne 100 lat dla wszystkich. Brać Myśliwskie Azotropu, Koło Łowieckie nr 91 Azotrop Puław. Z okazji jubileuszu 70-lecia waszego Koła Łowieckiego składam na ręce pana prezesa, zarządu koła oraz wszystkich kolegów myśliwych najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów łowieckich. Dziękuję jednocześnie za wieloletnią, owocną współpracę, jak i zaangażowanie w prowadzeniu gospodarki łowieckiej poprzez dokarmianie zwierząt, tworzenie rewiz śródpolnych, dbałość o równowagę populacji zwierzyny, a także za uczestnictwo we wszystkich wspólnych wydarzeniach kulturalno-społecznych. Wasza pasja i umiłowanie natury skutecznie przyczyniają się do ochrony środowiska, zaś pielęgnowanie pięknych tradycji i zwyczajów łowieckich jest godnym naśladowania. Życzę wam, abyście świętując kolejne jubileusze mogli z dumą spoglądać w przeszłość, stawiając jednocześnie wyzwania przyszłości. Niech święty Hubert darzy wam i waszym rodzinom. Dasz Bór, nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy wraz z załogą. Żeby nie było tematycznie, udało mi się znaleźć Wielki Atlas Łowiectwa.
nasza grupa, która tutaj występuje, nie jest jeszcze myśliwymi, ale z panem prezesem strzelamy na razie piłką na korcie. Panie prezesie, chcieliśmy złożyć w dniu takiej uroczystości z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka i nadania sztandaru panu prezesowi, szanownemu koledze oraz członkom koła serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Życzymy pomyślności i sukcesów na niwie łowieckiej, kontynuowania chlubnych tradycji, powiększania dorobku koła, obfitości zwierzyny i licznych trofeów oraz wielu radosnych, wartych zapamiętania chwil w łowisku i gronie kolegów. Zawsze niezawodnego oka i pewnej ręki w trakcie polowań, a także zdrowia i sił w realizowaniu swych pasji. Niech święty Hubert darzy wszystkich pomyślnością i otacza opieką na każdym kroku i w każdej chwili życia. I tak bardzo osobiście chcieliśmy życzyć panu prezesowi, koledze Markowi, celnych strzałów, nie tylko w lesie i w łóżku, ale na korcie. Panie prezesie, przekazujemy taki upominek, żeby te roki przypominały panu prezesowi myśliwym po polowaniu, że w domu też są żony. Dziękuję bardzo. Sztandary łowieckie wyprowadzić.